Polityka, kampania wyborcza to gra zespołowa, gra drużynowa. Więc zapraszam na scenę wolontariuszy, sztabowców zaangażowanych w moją kampanię. Zapraszam przede wszystkim szefa mojego sztabu, posła Krzysztofa Mulawę. Zapraszam jakże i kogo innego, wicemarszałka, pana Krzysztofa Bosaka. Zapraszam posła Witolda Tumanowicza. I wszystkich zaangażowanych w moją drużynę. Andrzeja, Michała, Krystiana, Dominika, Roberta, Agnieszkę, Krzysztofa, Dorota, Marek, Ela, Alek, Piotr, Łukasz, chodźcie wszyscy. Gdzie jest Artur? Gdzie jest Artur? Artur, chodź tu. O jednym człowieku chcę szczególnie parę słów powiedzieć. Przepuśćcie, Artur, ale... Chodźcie. Artur po 30 latach za granicą wrócił do Polski i pierwsze, co zrobił, zaangażował się w kampanię Konfederacji, w moją kampanię. Dziękuję ci, Artur, za wszystko. Z takimi ludźmi pojedziemy do Europy i będziemy ją zmieniać. Z takimi ludźmi będziemy Polskę zmieniać. Praca z taką drużyną to zaszczyt, ale przede wszystkim olbrzymie zobowiązanie. Dlatego postanowiłem, że na finiszu kampanii złożę uroczyste przyrzeczenie. Składam publicznie przyrzeczenie, a jeśli go nie spełnię, jeśli byłyby jakiekolwiek wątpliwości, to możecie ze mną zrobić wszystko, w razie czego nawet kładę swoją głowę na szale. To przyrzeczenie, tutaj ta deklaracja. Po pierwsze, Polska. Mając zawsze na względzie dobro wspólne, na pierwszym miejscu stawiając interes Polski i Polaków, świadom odpowiedzialności przed Bogiem i historią, przyrzekam, że jako poseł do Parlamentu Europejskiego nigdy nie poprę Europejskiego Zielonego Ładu, masowej imigracji, relokacji imigrantów, likwidacji prawa weta, unijnych podatków, unijnego długu, likwidacji gotówki, pieniądza cyfrowego, ograniczenia suwerenności Polski. Nigdy nie poprę rozwiązań szkodliwych dla Polski. Przyrzekam służyć Polsce, dla Polski pracować i interes Polski walczyć. Tak mi dopomóż Bóg. Konfederacja jest realną alternatywą. Dlatego pokażemy, że polityka polska może być suwerenna. Polityka polska może być propolska. Politykę możemy prowadzić podmiotowo. Jest to możliwe i realne. I tak będziemy tą politykę prowadzić. Są też inne partie, ale czym one właściwie się różnią? Czym się różni PiS od Platformy, od Lewicy? Przecież oni wszyscy zgadzają się na dyktat Unii Europejskiej. Ich tam prawne absurdy, typu jakieś nakrętki i inne rzeczy. Tylko jedni robią to po cichu, jak PiS, mając nadzieję, że nikt o tym się nie dowie, a drudzy, jak Platforma czy Lewica, robią to głośno. I to jest jedyna różnica między nimi. Oni zdradzili Polskę. Oni zdradzili im polskie interesy. Pamiętajcie chociażby, jak Kaczyński mówił o Zielonym Ładzie. Odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustanowienie się na marginesie innego rodzaju kłopoty. To plan, w którym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę. Kaczyński powiedział, że trzeba zaakceptować Zielony Ład. A my mówimy wprost, nie warto. Wyrzućmy Zielony Ład do kosza. A pamiętacie, co powiedział Tusk o imigrantach szturmujących polską granicę? Że to biedni ludzie szukający swojego miejsca i potrzebujący pomocy? Czyli co, chciał ich wpuszczać, tak? A my mówimy wprost, szczelna granica, żadnych imigrantów. A pamiętacie Hołownię, co mówił, że trzeba wprowadzić euro i zakazać gotówki?
Powiedział tak, natychmiast, ale wcześniej przyjęcie euro oczywiście. A my mówimy wprost, gotówka i złotówka. Nie dla wprowadzenia euro i nie dla zakazu gotówki. Brawo! Ale zobaczmy, kogo oni w ogóle chcą do tej Europy wysłać. Zasłużonych działaczy na emeryturę. Jedynka Platformy, Marcin Pogłos-Kierwiński. Były szef MSWiA, który pacyfikował brutalnie rolników. Pacyfikował też posłów Konfederacji, stających w obronie polskich rolników. Hanna, nie wiem co się działo, Gronkiewicz-Walc, twarz afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Hołownia, Michał Kobosko, reprezentant globalistów, pewnie jak Róża Thun będzie stawiał interes Unii Europejskiej nad Polską. Robert Lewy Biedroń, który chce likwidacji suwerenności Polski, a do parlamentu chce wysłać kogo? Swojego partnera łóżkowego, no żenujące. Ale są też inne jeszcze osoby. Kogo chce wysłać PiS? Małgorzatę, sługę narodu ukraińskiego Gosiewską, która chamsko i ordynarnie prowadziła obrady Sejmu, która wyłączyła posłom Konfederacji mikrofon, za mówienie prawdy, za obronę waszych praw, która zwalczała szczególnie jednego posła, posła Grzegorza Brauna. Wielkie brawa dla posła Grzegorza Brauna. Zdecydowanie należą mu się. Poseł Gosiewska stawiała interes Ukrainy nad interes Polski, a dla mnie zawsze interes Polski będzie nad interesem każdego innego państwa. Ja deklaruję jasno, i zdania nigdy nie zmienię. Polska to jest nasz kraj. Tu będą panowały nasze prawa i nasze zasady. Żadne inne. Brawo! I jeszcze słowo do pani von der Leyen. Pani von der Leyen, czas się pakować. Idziemy po panią. A żeby pani zrozumiała, no to Frau von der Leyen. Sie stehen für alles Schlechte in Europa. Und wir werden alles Mögliche machen, damit sie nicht mehr wiedergewählt werden. Das können Sie sich sicher sein. Z tym idziemy do Europy, żeby ją zmieniać. Bo po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Dziękuję.